serdecznie. Kolejny wypadek w kukurydze. No dziś niestety pogoda będzie nam utrudniać. Ma być strasznie gorąco, jest godzina 8. Już czuję, że robi się ciepło. No zobaczymy, do której pochodzę. Wydaje mi się, że ostatni wypad na to poletko. Z racji tego, że może być potem gorąco, to podejdziemy sprawdzić może jakieś inne tereny. Jakoś wykorzystać ten czas. No bo dzisiaj się złożyło, że mam więcej tego czasu, ale no pogoda mi nie pozwoli tak długo chodzić na pewno. No i na początek jest plomba. Klasycznie. Sporo ich tu wpadło. Plomba solna. No nic. Lecę, nie przedłużam. No słuchajcie, jest fancik. Nie musiałem długo czekać za tą plombą. Wpadł do ważniczek kubełkowy. No i super. No i pierwsza monetka na dziś. To baratyneczka, ale słabiutki stan. Słuchajcie, dobra godzinka minęła. Żar się już leje z nieba. Przeniosłem się ogólnie na inną część pola, bo ponad godzinkę tam śmigałem, kilka feningów. Jedna brytynka to chyba najciekawsza moneta. Guzik groszy jakiś tam wpadł też po drodze. No jestem tutaj bliżej, można powiedzieć, drogi. Wpada brytynka, słaby stąd. Tu już mamy ładny sygnał. Plomba. Sporo plomb tutaj. Kolejna solna. Piękny sygnał. Chyba jakiś malutki pierścioneczek. Albo część. Nie, wydaje mi się, że to chyba suprzeży końskie jednak. Monetki zaczynają wpadać. Fening tym razem z cesarstwa niemieckiego. No i kolejne cesarstwo niemieckie wpada. Tym razem dwa feningi. Ale zingu w kukurydzy. Muszę się nawodnić, bo kurczę, kapie ze mnie normalnie. Żar się leje. Robię jeszcze dwie rajki. Idę na inne poletko sprawdzić. W sumie dwa poletka tutaj jeszcze mam do sprawdzenia. No dzisiaj bardziej taki rekonesans, bo pogoda nie pozwala za bardzo chodzić. Schowałem się w cieniu, położyłem się na plecaczku i chwilę odpoczywam. Fajnie, że przynajmniej coś zawieła od czasu do czasu. Jest monetka. Niestety tylko aluminium. 50 feningów. Trzecia Rzesza. Sporo tu trzeciej Rzeszy dzisiaj wpadło. Sporo fenolków cynkowych. No i to słuchajcie, osapnąłem sobie troszkę cieniu. Nawodniłem się, jestem na drugim poletku. Jak na razie przed chwilką kulka z muszkietu. A teraz spada szelung Augusta Sasa. Pole przechodzone, no nie wiem ile one ma, ale zrobione jest praktycznie rajka w tamtym roku. No w tym roku go nie planuję, tylko przechodzę przez nie, tam dalej jest lasek. Za laskiem jest kolejne pole, na którym jeszcze nie chodziłem, zobacz. Kolejny fenik wpada, cesarstwo niemieckie. No jestem dosłownie kilka metrów przed tym poletkiem, na którym jeszcze nie śmigałem, zobaczymy. Ale widzę, że ta kukurydza nie za wysoka. No i proszę, coś wyszło w końcu. Ciekawszego.
Ach, musiałeś rysnąć. Ale ładny stan będzie. Majóweczko oczywiście. No, gdyby nie to, że widać, że chyba dostało to ognia, to byłby idealny stan. Niestety, troszeczkę ten orzełek ucierpiał. Jedno skrzydło jakby przypalone, no ale super. Znowu mocno sygnał. No proszę. Coś wyszło. Monetka. Chyba 10 feningów. Tak. Dyszka, kurczę, myślałem, że coś ciekawszego. Cynkowa. No i kolejny ładny sygnał. Już widać. Muneczka. Kolejna dyszka chyba. Nie. Kolejne 10 feningów. No. Przy sygnał. Ale chyba guzik. No panie. Coś pięknego. Ale piękny. Guzik z kotwicą. Góry korona. Jakieś chyba inicjały. No, powiem wam, jest piękny. Piękny fant. Zaraz go przyczyszę. Pokażę wam na telefonie. No super, kurczę. Gdzieś tu mamy sygnał. Wydaje się płytki bardzo. Piękny, równy sygnał. Naprawdę ładny. A gdzie to mi się zaczepiło? Co to? Nie gadajcie, że jakieś odznaczenie. Coś jakby skrzydła. Co to jest? Ojejku, wygląda jakby jakaś spolonka. No ale widać. No nie, no jest wąs. Jest wąs i są skrzydła. Ale środek jest masakrycznie. No masakrycznie wygląda, ale widzę chyba swastykę. Co to będzie? Zaraz to wyczyszczę. I zaraz zobaczymy. No niestety, był sobie kiedyś piękny fant. Wygląda jakby dostał ognia. Z tyłu napisy. Nie wiem, coś mi podpowiada, że coś lotniczego może. Kurczę. Ale słabo. No to była swastyka. Widać spalona. No spróbuję ją jakoś doczyścić. I rozwikłać zagadkę, co to jest. No szkoda bardzo. Serce boli. Piękny sygnał.
Moneta, ale już nie taka piękna. Kolejna dyszka. Chyba jakaś blaszka wtopiona. Delikatnie rozginamy. O, jakaś chyba pierdołka zwykła. Coś takiego. No słuchajcie, rzadkie znalezisko. Rzadkie, bo z podstawką. Żołnierzyk. Zmęczony już strasznie. Ale podstawka jeszcze jest. To co lubię, czyli monetka na wierzchu. Chyba baratynka. Tak, niestety słabiutki stan. O kurczę, chyba zaraz będę płakał. Nakładka z klamry, niekompletna. I cóż to było? Zaraz będzie płacz. Wydaje mi się, że chyba wczesny SS. Albo NSDAP. No, jest kawałek gapy. Tu była swastyka. Szkoda. Kolejny fant. Mizerny. W mizernym stanie. O, może tak. Szukamy. Może kurczę, jest druga część gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że jakiś kolejny piękny guziczek. Coś jest, kurczę, tylko że stan nie taki ciekawy. Dwa lwy. Jakiś duński? Wydaje mi się, że coś podobnego chyba kiedyś trafiłem. Przeczyszczę, wrzucę fotkę. Albo to nie są lwy. Już sam nie wiem. No mało widać niestety. No i siemanko. Krótkie podsumowanko. Już z domku, fancików. Trochę monet było, ale z tego co widzę już, to są ciekawsze rzeczy, z tego co widzę, jeśli chodzi o monetki, to nic specjalnego tym razem nie wpadło. A tutaj takie szpargały, mniej ciekawe, no było sporo monet, ale tak jak mówię, bez jakiegoś szału. Moratynki niestety. W kiepskich stanach, chyba tylko dwie albo trzy sztuki wpadły, trochę PRL-u, trochę cesarstwa niemieckiego, no i ciekawsze rzeczy. No sporo niemczyzny, im dłużej po tym poletku chodzę, tym coraz więcej tej niemczyzny wpada. Ale może zaczniemy od guziczków. Kurczę, już zapomniałem, to jest chyba Wielka Brytania. Taki kiedyś malutki trafiłem, no ale ten jest kurczę przecudny. Piękny stan. Guzik marynarki. Wydaje mi się BD. Niestety tył mocno skorodowany, ale widać jest uszko. No ale jest cudny. No tutaj rozpacz. Wielka. Połówka nakładki z klamry NSDAP. No szkoda wielka. Gdzieś pewnie reszta sobie w polu leży. No zauważyłem, że sporo tej niemczyzny widać albo z pożaru, albo wylądowało po prostu w piecu. Tutaj majóweczka po czyszczeniu. Całkiem spoko. Poza tym jednym skrzydłem, które jak widzicie dostało już ognia. Ale spoko się prezentuje. No tutaj jedna z kilku plomb, taka malutka, troszeczkę nieudolnie wybita, ale widać bardzo stara i ciekawa. Część jakiegoś zdobienia.
Być może spinki do włosów albo jakieś klamereczki kostiumowej. Coś takiego. Odważniczek. Ładny, kubełkowy. Jakiś czas temu wrzuciłem shorta. Da-dam. No odnowiłem ją trochę, nie wiem jak to oceniacie. No ale niestety ona ewidentnie dostała ognia. Tutaj ta swastyka była praktycznie spalona, stopiona. Musiałem tutaj delikatnie jakimś dłucikiem i pilniczkiem to wyprowadzić, ale udało się. No, pokryłem lakierem hybrydowym. No i całkiem się ładnie prezentuje. Troszeczkę spolerowałem skrzydła. Także jeszcze spoko fancik z tego wyszedł. Dobra, tyle ode mnie. No co, pewnie widzieliście. Łada na bazie. Także mało teraz czasu będzie na wrzucanie kolejnych materiałów, ale postaram się spiąć, żeby te materiały jednak wlatywały na kanał. Dużo zdrówka życzę, pozdrawiam.